tymczasem w tygodniku Wprost czytam, że Grzegorz Bielecki, senator i założyciel Skokstewczyka, wróci do klubu PiS. Dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze. PiS zresztą zachowuje się w specyficzny sposób w sprawie skoków, bo dość schizofrenicznie. Raz obstaje przy tym, że przecież Bielecki został zawieszony bodajże w prawach członka klubu PiS. W związku z tym PiS się trochę od niego odcina, a innym razem go broni, że właściwie nic się nie stało, wszystko jest w porządku, a za skoki jest odpowiedzialna Platforma, co już jest kompletnie kuriozalne, bo to po prostu jest taki przypadek złodzieja, który krzyczy, że kto inny ukradł. Za skoki jest odpowiedzialne Prawo i Sprawiedliwość. Nieżyjący już prezydent Lech Kaczyński zablokował wejście ustawy o właśnie objęciu gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tych lokat w skokach, a także objęcie skoków nadzorem właśnie KNF-u. W związku z tym Grzegorz Bielecki zdążył tak poustawiać swoje interesy, żeby zyskał na tym przede wszystkim on, jego współpracownicy, jego rodzina. Naprawdę trzeba po raz kolejny przypomnieć, że z fundacji wspierającej skoki zostały wyprowadzone pieniądze do prywatnej spółki Grzegorza Bieleckiego. Muszę powiedzieć, że niezwykle bawiło mnie, jak on w TVP Info w rozmowie z Piotrem Kraśko tłumaczył, że on jest tylko powiernikiem tych pieniędzy, a później się okazało, że sobie wypłacili panowie sowite dywidendy. No to jest naprawdę kpina z opinii publicznej, no ale jeżeli Bielecki wróci do klubu, to przynajmniej wszystko będzie już jasne. Jest to jeden naprawdę z bardziej skandalicznych układów polityczno-biznesowych, które PiS zawsze piętnował, a tym razem po prostu sam go stworzył.